Tymczasowy most płynął do Ścinawy aż z portu w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Stanie on na 11 podporach i będzie miał długość ponad 400 metrów. To jedna z najdłuższych tego typu budowli, jaką do tej pory tworzyli specjaliści z firmy Bergerbau. Aktualnie jesteśmy na etapie wykonywania montażu mostu tymczasowego. Montaż jest podzielony na dwie części. Część nasuwana jest od strony Ścinawy. Nasuwamy 5 przęseł, w dniu jutrzejszym skończymy tamten etap. Natomiast na terenie zalewowym mamy zmontowane 3 przęsła z 5. Zostały nam do montażu jeszcze 2 przęsła. Gdy zakończy się nasuwanie mostu od strony Ścinawy, firma Bergerbau będzie budowała dojazd. Od strony Wołowa wykonawca tworzy już drogę dojazdową do tymczasowej przeprawy. Natomiast te przęsła na terenie zalewowym będą wrzucane przęsło po przęśle przy pomocy 2 dźwigów. Prawdopodobnie do końca maja ruch zostanie całkowicie przeniesiony na tworzony właśnie most. Wykonawca musi bowiem uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie i wykonać próby obciążenia. Ruch na moście tymczasowym będzie odbywał się wahadłowo, podobnie jak obecnie po około 100-letnim moście. Po przełożeniu ruchu samochodowego na most tymczasowy będziemy mogli wykonać docelowy remont mostu stałego, czyli zakończymy antykorozję konstrukcji stalowej, wymienione zostanie płyty pomostowe, płyty chodnikowe, zremontowane balustrady. Cała inwestycja będzie kosztować około 30 milionów złotych i zakończy się w połowie 2022 roku. Realizuje ją Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.